Wykorzystując kamerę mierzącą prędkość umieszczoną z przodu pojazdu, aktywny system awaryjnego hamowania określa odległość między Twoim pojazdem a pojazdem z przodu na tym samym pasie lub nadjeżdżającym z przeciwka na skrzyżowaniu i ostrzega o potencjalnym ryzyku zderzenia. Układ może również przejąć kontrolę i sam załączyć hamulec w celu uniknięcia kolizji lub złagodzenia jej skutków. Pamiętaj, że aktywny system awaryjnego hamowania wykrywa pojazdy poruszające się z przodu, gdy Twój samochód jedzie z prędkością od 7 do 170 km na godzinę. Natomiast pojazdy stojące są wykrywane wtedy, gdy jedziesz od 7 do 80 km na godzinę. Na skrzyżowaniach układ wykrywa pojazdy jadące z przeciwnej strony z prędkością od 30 do 55 km na godzinę, kiedy Twój pojazd jedzie od 7 do 25 km na godzinę i ma włączony kierunkowskaz. Gdy układ wykryje ryzyko kolizji, na tablicy wskaźników zapala się ta czerwona kontrolka i dodatkowo słychać dźwięk alarmowy. Jeżeli podczas hamowania system stwierdzi, że ryzyko kolizji nadal występuje, siła hamowania zostanie automatycznie zwiększona. Jeżeli mimo ostrzeżenia wizualnego i dźwiękowego nie naciśniesz pedału hamulca ani nie wykonasz uniku, załączy się aktywne hamowanie awaryjne i pojazd zacznie hamować, w razie potrzeby aż do całkowitego zatrzymania. Jeżeli zbliża się niebezpieczeństwo, ostrzeżenie dźwiękowe i hamowanie awaryjne mogą nastąpić jednocześnie. W przypadku całkowitego zatrzymania system przestaje stosować hamulce. Jeżeli pojazd ma cały czas stać, trzymaj wciśnięty pedał hamulca. Oczywiście możesz w dowolnej chwili przerwać hamowanie, wciskając na krótko pedał przyspieszenia lub szybko obracając kierownicę w celu uniknięcia kolizji. Ze względu na kluczową rolę w dziedzinie bezpieczeństwa, aktywny system awaryjnego hamowania jest automatycznie włączany po każdym uruchomieniu pojazdu. Układ można wyłączyć. W tym celu na ekranie systemu multimediów wybierz menu ustawienia pojazdu, a następnie kolejne opcje, systemy wspomagające kierowcę, aktywne hamowanie i włącz lub wyłącz. Jeżeli samochód nie jest wyposażony w ekran systemu multimediów, najpierw całkowicie go zatrzymaj, a następnie naciśnij ten przycisk, co spowoduje otwarcie menu pojazd. Naciskaj przycisk u góry lub u dołu, aż przejdziesz do menu ustawienia. Następnie potwierdź przyciskiem OK, po czym wybierz opcję systemy wspomagające kierowcę. Następnie należy nacisnąć OK, aby potwierdzić. W ten sam sposób przejdź do funkcji aktywne hamowanie i ponownie potwierdź. Naciśnij ponownie przycisk OK, aby włączyć lub wyłączyć funkcję. Ta pomarańczowa kontrolka zapala się na tablicy wskaźników po włączeniu systemu. Aby aktywny system awaryjnego hamowania działał poprawnie, dbaj o sprawność techniczną i czystość kamery mierzącej prędkość. Zwracamy uwagę, że układ gorzej reaguje na zakrętach oraz w obecności mniejszych pojazdów, takich jak motocykle i rowery. Wreszcie pamiętaj, że pewne warunki, takie jak zła pogoda, np. śnieg, grad czy gołoledź, mogą przejściowo zakłócać działanie aktywnego systemu awaryjnego hamowania. Jeżeli do tego dojdzie, na desce rozdzielczej zapali się ta pomarańczowa kontrolka. Zapalenie się również tej kontrolki oznacza, że w aktywnym systemie awaryjnego hamowania wystąpiła usterka. W celu usunięcia problemu kontaktuj się z dealerem. Należy podkreślić, że jest to tylko system wspomagający jazdę i w żaden sposób nie zwalnia kierowcy z konieczności zachowania uwagi na drodze. Zawsze zwracaj uwagę na otoczenie pojazdu.